Len trwały to jest coś takiego. Właśnie przyszła paczuszka. Ładna roślinka. Len trwały, tak. Mamy mnóstwo niebieskich kwiatuszków. Tutaj jest firletka smułka. Zaraz zobaczymy zdjęcie. Sadzoneczki ładne. Naprawdę. O. I tu jest to coś takiego. O, tak się zlewa trochę. Sztywne łodygi, grona kwiatuszków. Kupione na Allegro od Jadzia 66. Jakoś tak. Efektowne. I tutaj są jeszcze chryzantemy kopane z gruntu. Chryzantema skandynawska. Fioletowe, pierzaste kwiaty. Takie jakby igiełki. I tu różowa, fioletowa, różowa z żółtym środkiem chryzantema. Obie zimujące. Tak, teraz tak. Tak wygląda ta skandynawska. Prawda? A tak wygląda z różowym, z żółtym środkiem różowa. Też zimująca. Tak, także takie cztery. Niedrogie są. Różowa skandynawska, też różowa. Firletka, smułka, len trwały. To kilka krzaczków można z tego zrobić. Szybko się będzie też rozkrzewiało, rozrastało. Z tej firletki bardzo się cieszę. A jest jeszcze odmiana o czerwonym kwiatostanie i łodygach sztywnych, takich omszałych, owłosionych niczym u cyni. I ta właśnie chalcedońska nazywa się ta o czerwonym kwieciu. No, piękna.